Bardzo ważne świadectwo. Kurier Częstochowski, Częstochowa, środa, 10 listopada 1943 rok. Dzień, kiedy w Hamburgu zgilotynowano trzech kapłanów i pastora protestanckiego. Został w Kurierze Częstochowskim w języku polskim. Jest opisane bombardowanie, amerykańskie bombardowanie Watykanu 5 listopada 1943 roku, kiedy w drodze do Dachau umarł błogosławiony ksiądz Bernard Lichtenberg. Pisze tutaj: odłamki zraniły księdza kardynała Augusta Hlonda. Tutaj jest, że święto obchodził król Włoch Michał, król 9 listopada, król Rumunii Michał. Apel Führera do sumienia narodów europejskich. Bezprzykładna prowokacja 9 listopada, bombardowanie Watykanu przez lotników angielsko-amerykańskich wywołał w Norwegii olbrzymie sensacje. Wezwanie świata cywilizowanego, Zagrzebie, 9 listopada. Tutaj dzienniki jak pod nagłówkiem atak powietrzny na miasto watykańskie, bezprzykładowym wezwaniem kulturalnej ludzkości. Bomby na siedzibę papieską. Piątek, 9 listopada.